good news, we do the Outcrier's bidding, and you're in the races. Soon the Big Chief is ours! Do you know of a place called the Underdune? Oh, by my angel. I wish I didn't. How bad is it? We all dream of the Underdune for its riches. But to go there is a last dance with death. I'm getting the Big Chief. Oh, as Juice Ignite the Lubes and Vulcanized Rubber runs the road, oh please, Lord of Motion, stay our course. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mad Max. W ostatnim odcinku uwolniliśmy spojówkę spod kontroli Skrotusa. A póki co lecimy ogarnąć świetliki dla krzykacza, o które ten poprosił nas w poprzednim odcinku. No trochę racja. Jeśli chcecie V8, no to nie macie wyjścia. Co się stało? What? Dlaczego mnie tak wykatapultowało do tyłu? O super, jeszcze wyskoczyłem przed chwilą. Ja pierdzielę, co tu się stało? Jaka katapulta! I to jeszcze bez uszkodzeń dla pojazdu. Jezus, piękne! I to idealnie jeszcze na odcinku nagrane. A man could go mad dreaming of it. No detours. We follow this road or risk getting lost forever. Tam prędzej czy później dojedziesz gdzieś. jak zgubisz trasę. Ale dobra, jedziemy do Podwydmia. Ogarnąć świetliki dla krzykacza. O, region Wydm. Teraz dopiero się wpis odblokowuje. Region ten nazwany jest Wydmami, ponieważ wszystko jest tu zagrzebane pod piachem. W okolicy ukrytych jest wiele przedmiotów i ogromnych bogactw, których nie odnalazł nikt od czasu upadku. Jest tu też jednak niebezpiecznie i wszyscy wiedzą, że aktywnie działają tu szakale. No, i pom... i... Czy to jest jakieś lotnisko? Tak to przypomina trochę. Taka wieża zazwyczaj jest na lotnisku chyba, do kontroli lotu. A wracając, przez to, że działają tu szakale, to nawet boiście ich nie dość, że Skrotus, to jeszcze Immortal Joe. Czyli czyli wiekuisty Joe na polski. Czyli nie dość, że ojciec Skrotusa, to właściwie główny rozdający karty w tej frakcji, nie? W kulcie V8. No i trafiłem z tym lotniskiem. Dobra, jesteśmy. Dobra, wyposażmy się więc w niego. O, okej, to poszło szybko. Teraz idziemy z buta, czy... Focus. We're here for the bulbs. Dobra, no, wjechałem już chyba, nie? Czy jeszcze nie? Okej, teraz wjechałem. Znajdź żarówki. No dobra, ale jak rozumiem, dalej mam jechać autem. Keep your eyes open and your voice down. No, raczej to auto nas tutaj zdradzi.
Spokojnie, Chum Bucket. Jak będzie trzeba, to nas wyciągnę. W ogóle po co oni te pułapki tu rozmieszczają, skoro nikt... Skoro wszyscy się ich boją i nikt nie rad... Nie po... Brawo, ja. I nikt się... Serio? Dwie z rzędu? I nikt się nie odważył na wejście tutaj. No to po co te pułapki? Dobra, jedziemy dalej. W tym w tej złotej karoserii. Czambaka, weź napraw autko, co? Bo ogień może chyba zwrócić niechcianą uwagę. No, stój. No czemu on nie chce naprawić tego auta, no? Dobra, nieważne. Jedźmy. Prędzej czy później będę musiał z tego auta wyjść. I albo zmuszy mnie do tego możliwość jego wybuchu, albo po prostu sytuacja. Pewnie nieczęsto słyszą tutaj... Dzięki, kontrolerze! Ciekawe, czy chociaż powtórzy gadkę. Okej, czyli tak jak sądziłem, zmusiła mnie sytuacja. No, w sumie dobre pytanie, czemu mnie atakują, nie? Ja już się spodziewałem, że będą atakować, a tutaj proszę. A. No dobra. No w sumie racja, no. Nie mieli jeszcze kiedy mnie poznać tak stricte, bo tutaj po pierwsze nigdy nie byłem, a reszta szakali, która mnie spotkała, nie żyje. Nie bardzo miał kto w takim razie przekazać informacje o mnie. To jedźmy dalej. W takim bądź razie. No, w górę, w górę, w górę. Powoli, powoli. The cavernous belly of the Underdone. Dobra, jest to miejsce poszukiwań? Jest! sześć sztuk złomu tu jest do znalezienia. Mam tylko nadzieję, że w jakiejś zamkniętej lokacji. Oh, these murky hollows and holes. They were once filled with older worldly goods and treasure. Now empty. We go deeper until we find what we came for. Dobra, doładowanie, żeby spiąć się po tej wydmie. I skąd tu tyle piachu, na serio? Może i to było zagrzebane, ale jakby... Przecież to tu, ten piach się tu nie mógł najeść tylko z burzą, nie? Zwłaszcza kiedy to już się potem zasypało wejście. Ja tak też siedzę cicho i nasłuchuję, czy gdzieś za chwilę się autka inne nie pojawią. Ja właśnie na próbę autek wyczynimy sobie grzmota. Dobra. Powoli do przodu. No pewnie w najgłębszej części dopiero znajdziemy te żarówki. Wiecie, żeby nie było za łatwo. Gdzie my jesteśmy teraz? O!
Okej, czyli co? Aha, rozumiem, zaczęliśmy w tym miejscu, zrobimy zabierzemy stąd, zrobimy kółeczko i wrócimy, tak? Tutaj co? 6. Tutaj 12. 1. Nie wiem, no tutaj ogólnie. Obóz szakali. 6 sztuk złomu, w całym tym podwydmiu. No ale jak na razie nie znalazłem żadnego złomu, nawet na ziemi leżącego. Mhm, tak jak sądziłem. Pożarówki trzeba iść z buta. W ogóle, Chumbucket, który tak trochę się boi, trochę o Maxa dba i Max ma totalnie wyjebane. Ciekawe, ilu szakali na nich naleciało. O, już jakiegoś widziałem. Kolejne trupy. No, mam właśnie latarkę. Włączoną. Okej, jest pierwszy złom. Tutaj. Okej, tutaj mam iść, czyli tutaj jest... sekretna część, powiedzmy. Pierwszy złom. Zobaczmy, czy coś w jakimś kiblu się nie chowa. Tutaj pusto. I nie jest to połączone. Czemu miałoby to być połączone? Okej, tu jest kolejne wyjście. Chyba kolejny złom tam widziałem. Tak jest. Okej, wychodzimy na tą samą ścieżkę. Druga paka złomu. 11,5 tysiąca. Tutaj trupek z robakami, które mogę zjeść, ale życie mam full. Kolejny złom. Tu się jakiś samolot w ogóle rozpierdolił. Widzicie to? Silnik. Tutaj drugi silnik, a tutaj po prostu centralne przejście. Jakiś ten przedział. Chciałem powiedzieć Luke, ale Luke to jest tylko bagażowy. No i jeszcze jest Luke Skywalker, no ale to nie ta saga. Ten piasek to jest chyba już piaskowiec powoli. Czy tutaj tak twardy piasek, że nie da się go zniszczyć. I tu o dziwo też się nie da przejść. Teraz słaba wymówka na niewidzialną ścianę, no ale... No uznajmy, że faktycznie nie dało się tamtędy przycisnąć. Kapiszon do grzmotu dodatkowy. Kolejny złom. Jeszcze dwie sztuki, czy dwie paczki. Tutaj trochę wody. No, wszystko pełne. Życie, woda. Strzelba. Okej, tutaj wszystko pozamykane. No, prawie wszystko. Ale co jest otwarte, to nie ma tam nic interesującego. Zobaczmy. Ale w ogóle gdzie oni teraz są? No bo na bank mnie dalej obserwują, no ale jak? I gdzie? O. Okej, spodziewałem się walki, a gościu uciekł. No. Kolekcja kości trupów. Dobra, dwie ostatnie paczki złomu. Pięknie. Pff, jak się zląkłem, Jezu! Widać, że szakale tutaj dość mocno klimat taki horroru mają budować. O, przynajmniej ta miejscówka. Ale jak się zląkłem tych manekinów. I to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu tak, jak to jumpscary, tak totalnie z dupy się nagle pojawiły. Okej. Okay. Mamy żarówki, czy tam świetliki. Yeah, this should be enough for Twinkle Toes.
James. Oczywiście, że z sufitu zeskakują. Kurde, prawie. Jak idealnie w powietrzu gościa trafiłem. Oj, to jest ten dzikus jeszcze. Dobra, unik. To jest akurat fajne, bo ciosy nieblokowalne tych mniejszych przeciwników są nieblokowalne, ale... Znaczy wróć, nieblokowalne czy tam niekontrowalne. Ale co za tym idzie... Ja mogę zaatakować go najpierw, przez co on nie jest w stanie nic mi zrobić. No i dobra, zatłuczeni. Ktoś jeszcze? No oczywiście. Już niech ta kamera mi się nie obraca, mnie szlak trafi, no. Dobra, to jest fajne, że się nie wtrącają, kiedy rozbijam te tarcze. Dziękuję. Panu się tu już raczej nie przyda. Nie, a mnie jak najbardziej. Pięknie. Dobra, wymieńmy tę broń w sumie. W razie następnej walki. Okej, jednak nie będzie walki. No to spoko. No super. Dobra, jedziemy. No serio? Chłopie, w coś ty trafił? Możesz tylko się nie... No. Myślałem, że się zaciąłem, ale nie. Znowu mi ten trigger oczywiście. Musiał przeszkodzić. Jedźmy, jedźmy, jedźmy. Póki jest czym jechać. I gdzie? Coś mi się wydaje, że raczej fast travel jest teraz niedostępny. Jakie tu ewolucje robię tym autem? Dobra, do wyjścia, do wyjścia. Byle jakiego wyjścia. Potem już może będzie dostępny fast travel, będę mógł po prostu wrócić do Czarnego Miasta. No dla testu. Jest dostępny? Nie jest dostępny. Czyli pewnie muszę stąd wyjechać i dopiero potem będzie dostępny fast travel. Tak powoli na zakręcie. Tutaj... Trochę zjebałem. Do góry, do góry. No, powoli w górę. Z dopalaczem, żeby było troszkę szybciej. Do widzenia. Jesus, to czemu ten zakręt tak kiepsko wychodzi? Nie umiem sobie ciągle wyczuć momentu na zakręcie. Okej, tu będzie kolejny, widzę po minimapie. No, tu tyle go widzieli. Nie czuję tego, dlaczego przy szybkim strzale mi się zgrzmota akurat, dlaczego mi się akurat kamera obraca na nich. Nie kracz, stary!
dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. No. Kurde, dawaj. Autko, nie zawiedź mnie. Mamy, musimy ci jeszcze nowe serce skołować. Wróć do krzykacza. Pięknie. Ok, tak szybko sprawdzić tutaj. Jeden złom. A, to możemy jeszcze, myślę, zgarnąć przed powrotem. Będzie gdzieś w środku chyba. Teraz... I teraz fast travel jest dostępny, no to tym bardziej. Poważnie? Skąd tu snajperzy? Aha! Teren szakalów, a spotykam padliniarzy. Interesujące. To bardzo. Akurat ich to bym się tu nie spodziewał. O, ładne zbliżenie. Dobra, zabieramy to. No i wracamy do Czarnego Miasta. Szybkim fast travelem. Dobra. Outcryer, mam dla ciebie kilka bulbs. Czy tej żarówek. Czy tam... świetlików. My ladies! I'll sparkle for miles! But you're still alive. And now I'm joining the Rices. Looks like you earned it. Let's see. Well, that could work. Ah, you'll just have a little accident. And presto! A new contestant! What's your handle, lady boy? Yeah. One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Yeah. Well, not too many left to choose from. I'd hurry. Fabularna misja ukończona, taniec ze śmiercią. Dałem krzykaczowi czego chciał i zarejestrował mnie w wyścigu w Czarnym Mieście. Wciąż potrzebuję jednak kogoś, kto będzie dla mnie walczył. No dobra. U spojówki dostanę misję na pustkowiach. Teraz... Dobra, o mi widzenie powie. To czekaj, gdzie jest teraz fabuła? Tutaj gdzieś. Wypalona zawodowo. O, czyżby naszym partnerem była ta babka, którą tam spotkałem? Bo jest nie wypalony, tylko wypalona. Czyli nie kruczopióry będzie naszym partnerem, tylko jakaś kobieta. Okej, okay. Tak do spojówki jeszcze zajedźmy, ogarnijmy po pierwsze projekt, a po drugie tę misję. Jestem też ciekaw w sumie, co może mi dać ta misja. Okej, farmacz, albo nie, najpierw do spojówki. Exodus! Tę misję musisz wykonać bez Magnum Opus. Pamiętaj więc o ulepszeniu strzelby Maxa, zanim przejdziesz dalej. Okej, okay, no to może jednak nie będziemy teraz sprawdzali. No to zróbmy w takim razie tylko projekt, bo skoro mam taką informację, no to mam nadzieję, że nie będę musiał... Znaczy wróć, że nie... Znaczy tak czy jak mam nadzieję, że nie wrzuci mnie od razu w misję. Ale tak dla bezpieczeństwa, może lepiej w kolejnym odcinku się tym zajmę.
O, a tu jestem i dostaję 740 sztuk złomu, no. Nie, nie czaję tego. Czy to naprawdę zależy od tego miejsca, w którym ja stoję? Czytaj, im dalej, nie wiem, pisze, tu, czy tu gdzieś będę stał, to będę dostał tyle złomu, ile powinienem? Nie czaję. Dobra, never mind. Jeszcze tak troszkę czasu mam, no to zajmijmy się jeszcze tą misją fabularną. Pytanie, co będziemy musieli zrobić? O, zagadać z kruszopiórym. A właśnie, jeszcze za pamięci, bo nie pokazałem wam w ogóle wpisu o krzykaczu. Powiernika i kochanka zwanego Napiętkiem. Ciekawe. W miejscach... A, to... Lotnisko. Coś jeszcze? Nie, ale niewiele lokacji zostało. Tam to zebrałem pewnie jakieś strzepki historii, no to to później. A wanderer comes. I, Crow Dazzle, bid you welcome to the Circle of Light. To the Circle of... Wait. I see you're not here to race. I can see it in your eyes. I'm looking for a fighter to join the Gastown race. They say you know them all. A shiny crow such as I is easily flattered. I may help you after all. Give me a name. Only but one left. Tenderloin. She used to ramble large. Now she sucks the mask day and night. But Crow thinks a shot at the bigs could make a bad girl right. Where is she? Out back, up in that gas. But tread careful. She still loves her a good murder. Wiesz, co jest fajne? On się nazywa Kruczopióry i ma faktycznie krucze pióra tutaj. Moje pytanie brzmi, skąd on wytrzasnął pióra kruków? Jak tutaj ciężko jakiekolwiek ptactwo. A tym bardziej o kruki. Pierścień, kolejna lokacja. Aha, dom dla kruczopiórego. Okej. Okay. No dobra. Tak, to jest ta. Dobrze sądziłem. I need a fighter. What is my sucker to say to me? You wanna fight me? No, I need a fighter. Someone to partner up for the Gastown races. Oh, races. The taste of blood on your lips. Your own. Someone else's. It don't matter. You're alive while death is all around. Do you wanna join me? Yeah, if you do something for me first, square my debt with Crow Dazzle, and I swear I'll get sober and murder up with you. Is a mother Sarah in the tent? Got two things good going. The killing and the fuming. Now where my mask at? Aha, czyli dlatego grzałka, bo grzeje gaz, tak? Z czego ta ciągnie ten gaz tak w ogóle? Nawet nie mogę mojego modelu obrócić, żeby to sprawdzić. Tenderloin's dead. Ha! That's her deal? A crafty fumehead she is. Crow can lift a wing and wipe the slate clean. But my charity ain't free. State your wish. Lowdown as such. You race for Crow, here, now. You bring the chills and the spills. And the people drop bills, I let her debt slide.
Fine. Not so fast, Buck. You ain't racing that funky junk here. That rubber ain't fit for my finery. Only speed demons on this track. You tune that car right, then you race my blacktop. Gościu, ten wózek jest podrasowany tak bardzo, jak się da na ten moment. Faster I can do, but I need parts. Then we go get them. Dobra, jakiego archanioła mu tu skrawcić? Demon prędkości. Okej. Czysta siła, z którą nie ma żartów, ten wóz łaknie wolności czerpanej z szybkiej jazdy. Zbuduj. Tak. Archanioł zbudowany. Dobra. I tak, chyba niestety podmieniło mi to części. Czyli potem będę musiał sam się tym jeszcze zająć. Onto the O-ring from my humble abode, leaving burnt rubber on this lethal road. Dobra, jedźmy. Przy okazji będzie to pierwszy wyścig, który wygram w Archaniele. Mam nadzieję. Okej, oczywiście musi się załadować cała trasa. Dobra, próba trzecia i ostatnia. No dawaj. Jedź i od razu namierzenie tego na początku. O, super! Rozwaliło jeszcze tych dwóch z przodu. Tego drugiego zaraz obok jeszcze rozwaliłem. No, tego także. I tego też. No, także przeciwników już nie ma. A teraz tylko nie spierdolić tego toru. Dobra, mamy pierwszy punkt kontrolny. Troszkę na skróty. Okay, najlepszą możliwością chyba, żeby wyjechać sobie z takiego... Nie wiem, jak to nazwać. Z takich tych dziwnych ewolucji powietrznych pojazdu jest po prostu przestać w ogóle naciskać cokolwiek. W sensie nie wciskać gazu ani nic, tylko... Ani hamulca, tylko puścić gaz i tylko wciskać tego. No, już bym tam pojechał, nie? Na takim skrótem, a co? A tu jeszcze jest punkt kontrolny. Zaliczenia. No, to jedziemy tutaj. Tu jest wyskocznia, którą oczywiście ominąłem. No i proszę, ja teraz kręcę takie dziwne ewolucje. Puściłem, wyrównałem sobie kierunek jazdy i autko samo wróciło na w miarę okej tor. Dobra, jest kolejna beczka. Jedziemy dalej i nie wyjebać snu w tym miejscu. Dobra, tutaj ostrożnie. Bo najwięcej czasu tu straciłem właśnie. Dobra, ostrożnie na zakrętach. Trochę przyspieszyć, znowu puścić, znowu wy... O, pięknie, pięknie. Okej, okay, to tak, to się nie... Nic takiego... Okej, okay, nic się takiego nie dzieje. Dobrze, dobrze. Teraz tutaj. Na asfalt. Będzie lepiej się jechało. I dopalacz. Teraz przyspieszać się ile się da. Tutaj. Tutaj skrócimy trasę. Kurde, nie wiem, czy uda się na legendarny czas to zrobić. Ale ważne, że uda się teraz ukończyć wyścig. I gotowe. Pięknie. Zdolny kierowca i święty za jednym zamachem. Kontynuuj. Czy chcesz przywrócić poprzednią konfigurację? Tak, chcę. Oh, that was a great run.
with Crow Dazzle is honored. Let's go recruit our fighter. Saint, get into the gas town race. Rekrutuj grzałkę. No dobra. Ona jest. Jaki my kawałek przejechaliśmy. Widzicie to? Zaczęliśmy chyba... No tak, zaczęliśmy tu i jesteśmy prawie u spojówki. Znaczy prawie, jesteśmy dosłownie obok spojówki. O, jakie piękne autko tutaj, full ulepszone chyba. Jeśli się nie mylę. No dobra. Zgarniamy ją i kto wie, może już kończymy questa. A, ma tu zbiornik jakiś. Dobra. Widać. Grzałka jest ze mną. Mogę brać udział w wyścigu. Jeśli dobrze to rozegram, Wilki Wódz wkrótce będzie mój. Oj, ja na to liczę. I jest u Krwistobrodego kolejna misja dostępna. Jak się nazywa? Właśnie u spojówki. Nazywa się misja... oczywiście. A tutaj był Exodus, a u Krwistobrodego... No. Jest takie, to jest minimalne, no. O, było, było. W Drobny Mak. Proszę, ostatnia misja na taran. Znaczy ostatnia, jedyna misja na taran i ostatnia poboczna. Dostępna. Tu i tu. Pięknie. No to dobra. W takim razie te dwie misje rozegramy sobie w kolejnym odcinku. I jeśli starczy czasu, to kto wie, może też zabierzemy się za fabułę. My black fingers and bent form leave me out. I've not the skill for the kill. It'll be just you and Tenderloin on the Oval of Death. If the card takes damage, I doubt you'll know what to do. It won't matter, Saint. You'll triumph. You must. You brought us the sign. Look how it watches over us from above. No. Ciekawe. Nie bojowcy, a ja. Ale dobra. Pogadali. Tutaj widzicie maksymalnie rozwiniętą twierdzę Krwistobrodego. Dużo czerwieni. W końcu Krwistobrody. Ale dobra. Ja kończę. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Do usłyszenia. Cześć.